I had a beer. It was not a very nice beer. But a beer is still a beer. Cześć, tutaj Opar. Kolejny film i kolejna piwna degustacja. Mam nadzieję, że teraz aparat wytrzyma. Bateria naładowana. Świeżo, nic nie robiłem. Próbujemy. Mam nadzieję, że mój syn też wytrzyma. Jakbym nagle zniknął, jakieś cięcia czy coś, to znaczy, że poleciałem do niego go usypiać dalej. Słuchajcie, na dzisiejszą degustację wybrałem piwo, które kupiłem jakiś czas temu. Zaciekawiła mnie etykieta, natomiast zaciekawiło mnie to, że nie słyszałem o browarze. Stwierdziłem, że warto sprawdzić, co to jest, o co chodzi. No więc cóż, mam nadzieję, że uda się ten film nagrać niekoniecznie za wszelką cenę. Bo tak właśnie nazywa się to piwo. Za wszelką cenę to jest IPA. Cascadian Dark Ale w sumie tutaj napisali. 18 stopni Plato. Zresztą wszystko jak zwykle będziecie mieli napisane. Z tego co przeczytałem na stronie browaru, jest to piwo uważone z okazji trzeciej rocznicy w ogóle powstania planów założenia browaru. Tak przynajmniej ja to zrozumiałem. Browar w zasadzie funkcjonuje od jakiegoś półtorej roku. Mniej więcej w połowie poprzedniego roku widziałem, zaczęli tworzyć. Z tego, co przeczytałem na ich Facebooku, no to mają do tej pory 9 różnych piw. No to zobaczymy. Mam jeszcze jedno. Na pewno będę chciał spróbować. Ciemne. Zdecydowanie dark. Trochę może jakichś brunatnych refleksów. Piana bardzo ładna. Prawie jak robione na azocie. Bardzo przyjemna. W zapachu jest ciekawie. Trochę karmelu. Zaraz usłyszę, że karmel. Trochę takich ciemnych słodów faktycznie, jakiś pumpernikiel, taki chleb. I to wszystko przełamane fajnym takim cytrusowym, ale w stronę grejpfruta zapachem. Może trochę też gdzieś żywicy w tym wszystkim. Trochę jakby też czekolady. Sód jęczmienny palony, sód pszeniczny palony. Zapach przyjemny, zdecydowanie fajny. No, muszę powiedzieć, jest ciekawie. Na początek takie właśnie słodowe aromaty, słodowe smaki, słodowe aromaty. Więc mamy skórkę od chleba, taką mocno wypieczoną skórkę od chleba, bardzo przyjemną. I do tego no trochę karmelu jest. Przyznać trzeba, że trochę gdzieś tam się przypałętało. Ale to wszystko jest przełamane właśnie taką żywiczną goryczką. Goryczka może troszkę zalegająca. No to jest coś, czego mógłbym się czepić. Taka trochę zalegająca, trochę ściągająca. Ale okej, ale bardzo bym się nie czepiał. Tak swoją drogą, jesteśmy świeżo po pierwszym etapie opolskich konfrontacji piwowarskich. Uważyłem coś również ja, styl był American Pale Ale, klasycznie. Na 9 piwowarów
Udało mi się zająć czwarte miejsce. Był to konkurs konsumencki. Więc chyba nie najgorzej. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że czwarte miejsce jest najgorsze. Jedyne, czego mógłbym się czepić, to ta taka zalegająca, ściągająca, może troszkę łodygowata goryczka. Poza tym bardzo fajne piwo. Naprawdę muszę powiedzieć, że piwo spoko. Mówiłem, że mam jeszcze jedno piwo. No, na pewno będę chciał je zdegustować na blogu. Także no cóż. Wasze zdrowie. Pamiętajcie, że piwo to też alkohol. Nigdy nie pijcie, kiedy jesteście w ciąży. No i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę nawet po najmniejszej jego ilości. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.